Dlaczego zaatakowały Jolantę Kwaśniewską pod kościołem? Czy ksiądz wszystko widział? Dlaczego nigdy nie zapomni jej słów? Jako komentarz powiem, że Jolanta Kwaśniewska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich pierwszych dam. Żona prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przez lata wspierała go w karierze, a także jako przedstawiciela polskich władz. Jej nienaganne zachowanie, stroje i aktywność zapadła w pamięć wielu Polaków. Niedawno na rynku ukazała się książka Pierwsza wśród dam Jolanta Kwaśniewska, skupiająca się na tytułowej postaci. Zawiera ona 20 wywiadów ze znanymi osobami takimi jak Elżbieta Jaworowicz, Daniel Olbrychski czy Irena Santor. Jolanta Kwaśniewska zaatakowana pod kościołem. W książce Pierwsza wśród dam Jolanta Kwaśniewska znajduje się między innymi rozmowa z księdzem Arkadiuszem Nowakiem, z którym była pierwsza dama organizowała liczne akcje charytatywne. Opowiedział on o koszmarnej sytuacji, która przydarzyła się Jolancie Kwaśniewskiej. Pamiętam, jak kiedyś wchodziliśmy do wrocławskiej katedry, pod którą zebrała się grupa kobiet wykrzykujących bardzo obraźliwe słowa pod adresem prezydenta Kwaśniewskiego. Jolanta zawsze potrafiła zapanować nad emocjami, zacytował go portal Plejada. Jolanta Kwaśniewska jak zareagowała na atak pod kościołem? Jak zrelacjonował ksiądz Nowak, pani Jolanta doskonale wiedziała, jak poradzić sobie z agresorkami. W pewnym momencie obróciła się do grupy krzyczących kobiet i krótko powiedziała: Drogie panie, ja słyszę, co panie wykrzykują pod adresem mojego męża. Teraz idę do kościoła i obiecuję, że pomodlę się o zdrowie dla pań, ponieważ myślę, że o rozum modlić się jest już za późno, powiedział ksiądz. Warto na koniec wspomnieć, że Jolanta Kwaśniewska, poza działalnością charytatywną, spełnia się także jako autorka książek. Na swoim koncie ma między innymi pozycje takie jak: Jedz zdrowo ćwicz z głową, że i szczęśliwie lekcja stylu, lekcja stylu dla par, czy lekcja stylu dla mężczyzn. Czy Twoim zdaniem Jolanta Kwaśniewska zasługuje na miano najlepszej polskiej pierwszej damy? Dziękuję że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.